Siema, bakteria Picnic TV. Jaga starła się na mieście w Amsterdamie z policją, a pod stadionem Ajaxu z Krakowią znamy już rywali polskich drużyn w lidze konferencji oraz przyjrzymy się nowemu systemowi rozgrywek. W piątek Arka z Zagłębiem była w Legnicy. W weekend Gieksa w komplecie zawitała do Lubina, a Motor wypełnił klatkę w Warszawie przy Łazienkowskiej. Raków wywiesił transparenty, które nie przeszły bez echa w mediach, a Wisła niespodziewanie zaliczyła ligowy wyjazd. Tym razem kolejka trwała tylko do niedzieli, a w weekend czeka nas ligowa przerwa z powodu meczów reprezentacji. Właśnie z okazji meczów Polski ze Szkocją oraz Chorwacją wspólnie z STS przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod Picnic STS, możecie otrzymać aż 400 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie, że Polska strzeli gola w którymś z najbliższych meczów. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić kilka prostych warunków, w tym wpłacić minimum 50 zł i jeśli zakład na bramkę Polski w wybranym meczu oraz kupon wejdzie, możecie zgarnąć dodatkowe 400 zł oprócz wygranej z kuponu. Ja obstawiam, że Polska zdobędzie bramkę ze Szkocją. Stawiam stówkę, a do wygrania mam 120, ale jeśli nasza reprezentacja strzeli gola, zgarnę dodatkowe 400. Warto też wspomnieć, że akcja specjalna łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Link do rejestracji, regulaminu i wszystkich szczegółów w opisie filmu. Pamiętajcie o kodzie Picnic STS i że oferta jest tylko dla osób pełnoletnich, a ja już nie przedłużam i zapraszam na piknik. W czwartek polskie kluby grały ostatnie rewanżowe mecze w eliminacjach do europejskich pucharów. Armia Białej Gwiazdy wybrała się na wyjazd do Brugi i wypełniła sektor gości. Wisła Kraków przystąpiła do rewanżu ze sporym plecakiem, ale była o włos od awansu. Goście ostatecznie wygrali 4-1 i niestety zakończyli swoją przygodę w europejskich pucharach. Legioniści tym razem nie pojawili się na zakazie w Kosowie. Legia skromnie wygrała na wyjeździe z Dritą i zakwalifikowała się do Ligi Konferencji. Najciekawszy wyjazd w ostatniej rundzie eliminacji trafił się kibicom Jagiellonii. Mimo fatalnego wyniku oraz minimalnych szans na awans, na wypad do Amsterdamu wybrało się sporo sympatyków Jagi. Od godziny 15 goście zaczęli się gromadzić w centrum miasta, gdzie zaplanowana była zbiórka na godzinę 17. Na miejscu było sporo umundurowanej policji, która mimo wcześniejszych obaw zachowywała się spokojnie. Kulturalnie. Nie dotyczy to holenderskich milicjantów ubranych po cywilnemu, którzy mieli chyba za zadanie wywołanie zamieszek, co im się ostatecznie udało. Doszło do starcia z mundurowymi na placu zbiórki, co wymusiło na gościach zmianę planów i wcześniejsze opuszczenie centrum miasta. Warto też dodać, że gospodarzy wspierało 45 fanów Krakowi, z którymi doszło do starć pod stadionem. Ostatecznie na sektorze gości zameldowało się około 950 kibiców Jagiellonii. Jaga przegrała i zamiast Ligi Europy musi zadowolić się Ligą Konferencji. Także w tym sezonie w europejskich pucharach Polska będzie miała dwóch reprezentantów. W lidze konferencji będzie nas reprezentować Jagiellonia Białystok oraz Legia Warszawa. 30 sierpnia odbyło się losowanie rywali, ale zanim Wam ich przedstawię, przydałoby się wyjaśnić nowy format tych rozgrywek, który obowiązuje od tego sezonu. Przede wszystkim zmianie uległa nazwa rozgrywek. Została ona skrócona do Ligi Konferencji UEFA. Nie będzie podziału na grupy. Każdy z zespołów zmierzy się z losowo przypisanymi sześcioma rywalami, po jednym z każdego z sześciu
koszyków. Mecze rozgrywane będą w systemie bez rewanżów. Z każdym z przeciwników klub zagra tylko raz, albo u siebie, albo na wyjeździe. W lidze konferencji zagra aż 36 zespołów. Faza ligowa rozpocznie się 3 października i zakończy 19 grudnia. Drużyny w fazie ligowej nie będą podzielone na grupy. Oznacza to, że na podstawie osiąganych wyników utworzona zostanie jedna 36-zespołowa tabela. 8 czołowych drużyn awansuje bezpośrednio do 1/8 finału. Drużyny z miejsc od 9 do 24 zmierzą się w rundzie barażowej o awans do 1/8 finału. Drużyny z miejsc od 25 do 36 odpadają z rozgrywek. Dajcie znać, co sądzicie o nowym systemie, a ja przedstawię Wam teraz rywali Polaków. Legia Warszawa na wyjeździe zagra ze szwedzkim Djurgården, cypryjską Omonią Nikozja oraz TSC Baka Topola z Serbii. Legioniści przy Łazienkowskiej będą gościć hiszpański Real Betis, Lugano ze Szwajcarii oraz Dynamo Mińsk. Jaga na wyjazd uda się do Danii na mecz z FC Kopenhagą, do Czech z Mladą Bolesław oraz do Słowenii, gdzie zmierzą się z NK Cejle. Do Białegostoku przyjedzie norweskie Molde, Olimpia Ljubljana ze Słowenii oraz Petro Kub z Mołdawii. Dajcie znać, co myślicie o tym losowaniu i czy chcielibyście zobaczyć specjalny odcinek z omówieniem rywali Legii oraz Jagiellonii przed rozpoczęciem Ligi Konferencji UEFA. Ten weekend najciekawszym meczem w pierwszej lidze było starcie Miedzi Legnica z Arką Gdynia. Arkowcy mogli powrócić na szlak wyjazdowy po 3-meczowym zakazie i wiadomo było, że razem z nimi na sektorze pojawią się ziomale z Lubina. Obecność miedziowych na pewno dodawała smaczku tej potyczce, bo wiadomo, że Miedź i Zagłębie nie pałają do siebie sympatią. W klatce w Legnicy pojawiło się jakieś 3-4 stówek gości, w tym konkretna delegacja Zagłębia, o czym świadczyć może spora liczba miedziowych koszulek. Dzianka solidnie wypełniła swój młyn, a na płocie wywiesiła transparent, który miał wbić szpilkę w obecnych na sektorze gości fanów Zagłębia. Popularne hasło miedziowych Nie idę sam przerobili na Nie uciekam sam. Gospodarze urządzili również mały pokaz pirotechniczny, w trakcie którego płonęły również barwy Zagłębia. Ten mecz na stadion przyciągnął łącznie 4768 widzów. W sobotę w Lubinie Zagłębie grało mecz z GKS-em Katowice. Gieksa po 10 latach przerwy miała okazję ponownie pojawić się na sektorze gości w Lubinie. Gieksiarze po raz kolejny wykupili komplet biletów i w klatce zameldowało się 1005 gości, w tym 26 górników oraz 12 fanów Banika. Zagłębia Lubin przed meczem uczcili pamięć ofiar zbrodni lubińskiej. Wydarzeń sprzed 42 lat, podczas których od milicyjnych kul zginęły 3 osoby, a kilkanaście zostało rannych. Na płocie w związku z tym pojawił się transparent. Próbowali zatrzeć ślady tej zbrodni, Lubin nigdy nie zapomni. Gospodarze na przodku zaprezentowali również oprawę z hasłem przewodnim. Zagłębie fanatyków, za nami przygód bez liku. Do tego pojawiła się również pirotechnika. Ten mecz z trybun oglądało łącznie 5753 widzów. Yeah.
Kibice motoru zaliczyli jak do tej pory wyjazd sezonu. Motorowcy w ostatnich tygodniach bardzo mocno mobilizowali się na swoich rewirach, czego owocem było około 60 transparentów oraz setki albo nawet tysiące plakatów z hasłem "Motoru fanatycy jadą do stolicy". Dzięki tym działaniom do Warszawy udali się w komplecie i w klatce przy Łazienkowskiej zasiadło 1731 gości, w tym delegacja kibiców Śląska Wrocław. Wszyscy ubrani byli na żółto. Tego dnia na płocie debiut zaliczyła nowa fana legionistów Biała Podlaska. Podczas wyjścia piłkarzy na boisko nieznani sprawcy zaprezentowali na żylecie oprawę, na którą składały się setki flag i świece dymne w barwach. Tego dnia przy Łazienkowskiej zebrał się komplet 27 142 widzów. Warto również wspomnieć, że na mecz do Częstochowy pojechało 270 kibiców Piasta Gliwice. Gospodarze na płocie oprócz flag wywiesili 3 transparenty, które według mediów głównego ścieku miały być skandaliczne, a w szczególności ten z przekreślonym LPG. Rakowiacy nie są tacy. Stop tęczowej propagandzie. Wisiało też płótno o treści. Kolejna pandemia, już o tym się słyszy. Obudzi się naród i was ruch rozliczy. Dyskusję wywołało także płótno Polska dla Polaków, RKS Raków. Złośliwi zauważają, że jedynie 2 piłkarzy Rakowa w pierwszym składzie na meczu z Piastem to Polacy, ale wiadomo przecież, że ten przekaz nie tyczy się piłkarzy. Podobno sprawą mają zająć się tęgie głowy z komisji ligi. Raków zaprezentował także oprawę pod tytułem Zakon Medalików. Kolejorza w Mielcu wspierało 573 kiboli, w tym bardzo liczne delegacje KSZO oraz Krakowi. Pomimo zamkniętego sektora gości w Krakowie na meczu z Puszczą pojawiło się 550 kibiców Korony Kielce. W Radomiu zabrakło pasów z powodu braku sektora gości. Radomiak zaprezentował patriotyczną oprawę. Nad głowami kibiców pojawiła się biało-czerwona sektorówka z napisem Ojczyzna oraz transparent do treści. Potrzeba było żyć milionów, by wyrwać ją ze szponów. Szanowni kibice, mecz jest imprezą masową. Wszystkie zdarzenia związane z łamaniem ustawy o imprezach masowych na stadionie są zarejestrowane przez system monitoringu. Przypominam również, że z powodu użycia środków pirotechnicznych klubowi jako organizatorowi imprezy masowej grożą poważne konsekwencje prawne i wielotysięczne kary finansowe z zamknięciem całego stadionu włącznie. Kibiców gości z powodu braku sektora zabrakło również w Zabrzu. Co ciekawe, Lechia wygrała z Górnikiem i w ten sposób zdobyła pierwsze zwycięstwo w tym sezonie w Ekstraklasie. Mecz w Zabrzu łącznie oglądało 21 148 widzów. Około 500 Śląska wybrało się na wyjazd do Szczecina. Ten mecz z trybun oglądało 19 794 widzów. Thank you.
Białymstoku zabrakło Widzewiaków z powodu zakazu, a Jaga wygrała i przerwała dzięki temu serię 6 porażek z rzędu we wszystkich rozgrywkach. A tak wygląda na chwilę obecną tabelę Ekstraklasy. Liderem w dalszym ciągu jest Kolejorz z 16 punktami na koncie. Po piętach depcze mu Legia oraz Piast. Do tego grona może dołączyć również Jaga, ponieważ ma jeszcze jeden mecz zaległy. Tabelę zamyka Stal, Śląsk oraz Lechia. Największym rozczarowaniem obecnego sezonu jest chyba Śląsk, bo wicemistrz Polski nie wygrał jak dotąd ani jednego meczu w lidze. W Opolu zabrakło kibiców łódzkiego klubu sportowego. ŁKS za zmotywowanie piłkarzy w Grodzisku otrzymali zakaz wyjazdowy na 3 mecze. Co ciekawe, ŁKS po tej akcji wygrał już 3 mecz z rzędu. Odra zaprezentowała sektorówkę na prostej. Fani tyskiego GKS-u zaliczyli wyjazd do Płocka. Stalówka w ponad 200 obecna była w niecieczy i zaprezentowała oprawę. Game over, play again. Przypominam, iż są zatrudnione na polskich stadionach. Przypominam również, iż nasz obiekt wyposażony jest w system monitorujący i każde złamanie regulaminu, a w tym przypadku odpalanie środków pirotechnicznych, będzie surowo karane. Na wyjeździe w Kołobrzegu niespodziewanie pojawili się Wiślacy. Wejście było możliwe dzięki uprzejmości Kotwy. Rzeszowska Stal w 145-osobowym komplecie zameldowała się w Siedlcach. Na najdalszy wyjazd do Szczecina pojechało 200 sympatyków Polonii Bytom. Gości wspierali kibice Górala Żywiec, Arki Gdynia, Gryfa Wejherowo, Odry Opole i Zagłębia Lubin. Bytomscy na powrocie całym składem zaliczyli jeszcze mecz Zagłębia z Gieksą. Warto też zerknąć na pierwszoligową tabelę, której liderem jest Termalika. Tuż za nią Stal i Płocka Wisła. Chociaż mecz zaległy ma jeszcze Górnik Łęczna. Wisła Kraków jest dopiero 14, ale rozegrane ma aż 3 mecze mniej. Stalówka zamyka tabelę i cały czas brakuje jej zwycięstwa. Do Sosnowca po 23 latach zawitali kibole Hutnika. Goście od dłuższego czasu mobilizowali się na ten wyjazd, czego efektem było 229 głów w klatce, w tym 2 osoby z Magdeburga. W Chojnicach stawiło się 60 olimpijczyków z Elbląga. Mieli ze sobą transparent upamiętniający atak Niemiec na Polskę. Fanatycy z Grodu Tura zorganizowali przemarsz na stadion. Gospodarze w trakcie meczu zaprezentowali patriotyczną oprawę. Wiślacy wybrali się na wyjazdowy mecz przyjaźni swoich rezerw do Tarnowa. Unia zaprezentowała zgodową oprawę z hasłem. Aż do końca od początku. Zawsze z tymi, co w porządku. Kibice najstarszych biało-zielonych odwiedzili Skawinę w 93 osoby, w tym 43 fanów Rowu oraz 7 górników. 66 ŁKS-iaków z Łomży zawitało do Bełchatowa. W klatce wspierało ich 7 osób z Polonii Bydgoszcz oraz delegacja stomilowców. Torfiorze zaprezentowali oprawę z motywem przewodnim na sektorówce Bełchatów równa się GKS. Oraz transparentem wynik równania jest oczywisty. Na meczu ze Starym Starachowice rozgrywanym w Ożarowie zameldowało się 50 fanów AWI, w tym 24-osobowa delegacja Łady Biłgoraj. Stomilowcy na mecz do Mławy otrzymali tylko 100 biletów, ale postanowili, że pojadą wszyscy chętni. W ten sposób w klatce oraz w sektorach pobocznych zasiadło około 450 gości, w tym 16 lechistów oraz 2 fanów Petry. Zawsze to!
Gorlice zaprezentował oldschoolową oprawę. Brawo Podławie, gramy! Tak dalej! Gramy, gramy! Brawo! W Łaziskach obecnych było 86 kibiców Rowu, w tym 7 Górników i 1 fan Wisłoki. Dyskobolia Grodzisk zaliczyła wyjazd do Międzychodu. Świry z Jarosławia wybrały się rejsówką do Przeworska w sporym nadkomplecie. Łącznie w klatce i poza sektorem stawiło się 197 gości, w tym 30 głów z Unii Nowa Sarzyna oraz 37 siarkowców. Do Strudy pojechało 55 mazurowców, w tym 18 osób z Warmii, 5 z Jagi oraz 4 Orlęta. DWL-ko odpaliła na meczu z Obrą Kościół. Odra Wodzisław straciła flagę na rzecz Rowu Rybnik. Na razie okoliczności nie są znane. Tydzień temu mocno upominaliście się o podsumowanie, którego zabrakło. Od teraz postaramy się je robić regularnie. W ten weekend trzecie miejsce z najwyższą frekwencją to mecz Pogoni ze Śląskiem. Drugie miejsce pod względem frekwencji zajmuje mecz Górnika z Lechią, a najwięcej widzów na żywo oglądało mecz Legii z Motorem. Dokładnie było to 27 142 widzów. Kolejusz zajął trzecie miejsce pod względem liczby wyjazdowej. Na drugim miejscu znalazła się Gieksa, a wyjazd kolejki zaliczył Motor do Warszawy, gdzie w klatce pojawiło się 1731 wyjazdowiczów. W naszym subiektywnym rankingu opraw trzecie miejsce przyznajemy GKS-owi Bełchatów. Drugie miejsce głównie za przekaz otrzymuje patriotyczna oprawa Radomiaka, a pierwsze miejsce zajmuje oprawa Miedziowych. Dajcie znać, jakie są wasze typy. Kto wytrwał do końca, niech tym razem zostawi komentarz o treści Polska, a ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje, ten z policji. Podczas przerwy pojawią się nowe odcinki z serii Zgody, Kosy, Układy, więc jeśli jeszcze nie widziałeś poprzedniego odcinka, to masz go na ekranie.